Rosja wciąż ma ponad 150 tysięcy żołnierzy wokół Ukrainy. Inwazja jest możliwa w każdym momencie, podtrzymują Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden mówi, że jest gotowy na pisemne porozumienie z Rosją, ale nie na kompromis w sprawie fundamentalnych zasad. Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium NATO całą swoją siłą, mówił w Białym Domu prezydent USA Joe Biden. Amerykański przywódca zaznaczył, że jeśli wybuchnie wojna, to stanie się tak z wyboru Rosji, a jej koszt ludzki będzie ogromny. Stany Zjednoczone i NATO nie są zagrożeniem dla Rosji. Ukraina nie zagraża Rosji. Ani USA, ani NATO nie mają rakiet na Ukrainie. Nie mamy też żadnych planów, by je tam rozmieścić. Stany Zjednoczone są przekonane, że kryzys można rozwiązać tylko dyplomatycznie. Dlatego wyszły z konkretnymi propozycjami w sprawie kontroli zbrojeń i transparentności wojskowej. Prezydent Biden mówił, że zarówno sam Putin, jak i inni rosyjscy dyplomaci wyrazili wolę dalszych rozmów. Stąd właśnie wymiana zdań między sekretarzem stanu USA i rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Sekretarz Blinken powtórzył nasze nieustające obawy, że Rosja ma zdolności do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę w każdym momencie i podkreślił potrzebę weryfikowalnej, wiarygodnej i znaczącej deeskalacji. Napisano w komunikacie podsumowującym rozmowę obu ministrów. W kontakcie z Amerykanami jest Polska. O kryzysie wokół Ukrainy rozmawiali szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Polska jest i pozostanie pewnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a w obecnym kryzysie tworzymy jeden zespół. Doradcy prezydentów Polski i USA poruszyli też tematy koordynacji w sprawie obronności i odstraszania Rosji. Jake Sullivan podziękował Polsce za przyjęcie dodatkowych sił USA wysłanych w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Wczoraj skutki kryzysu wokół Ukrainy były tematem Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W każdym przypadku będzie odpowiednia reakcja. Tak jak powiedziałem, różne scenariusze omawialiśmy. Ja powiedziałem państwu ministrom, potrzebna nam jest jedność. Jedność i jeszcze raz jedność, jedność i zgodna tutaj współpraca wewnętrznie. Najlepiej byłoby na całej scenie politycznej. Polska bierze pod uwagę scenariusz ogromnej fali uchodźców z Ukrainy, którzy schronienia będą szukać na zachodzie. Przygotowywana jest pomoc. W zapanowaniu nad trudną sytuacją, jaką mogłaby wywołać inwazja Rosji na Ukrainę, wsparcie będą oferować amerykańscy żołnierze, którzy trafili do Polski, zapowiedział rzecznik Pentagonu.